Co sądzisz o homofobii? Ja jestem bardzo przeciwna. Ja ogólnie jestem bardzo za ruchem LGBT. Mam wiele znajomych i wspieram ich. A według mnie homofobia jest po prostu niewiedzą i strachem. Co sądzę o homofobach? A kto to jest? Może zacznijmy od tego. Myślę, że to jest jak najbardziej normalne, że każdy ma prawo do swojego zdania i że nie powinniśmy nic na to, znaczy nie możemy na to nic zaradzić. Jak każdego trzeba w pewnym stopniu tolerować, ale moim zdaniem jednak to nie jest normalne zachowanie i trzeba też innych uświadamiać, że to nie jest żadna choroba ani żadne jakieś nie wiadomo co. Także trudno powiedzieć. Na pewno są to osoby, które same mają dużo jakichś niepewności. Tak. I które tą niechęcią i nienawiścią do innych kryją te swoje własne problemy. Myślę, że niefajne jest takie odrzucanie kogoś przez jego orientację. Co sądzicie o homofobach? Nic nie sądzę. Nie mam o tym zdania własnego. Nie, po prostu nic. I co sądzisz o homofobach? O homofobach? Nie myślę jeszcze o tym pytanie, jak tak mocno. Mogę po prostu powiedzieć, że... Nie, przepraszam. Nie wiem, jak odpowiedzieć. Każdy człowiek jest równy i nie powinien obrażać drugiego człowieka za to, jakie ma poglądy. Nie mam zdania. A coś więcej? Pozdrawiam wszystkich z Lublina. Nie mam zdania, raczej mi nie przeszkadzają, więc bardziej tolerancyjny jestem. Homofobach? Czyli o osobach, które dobra. Uważam, że jest to trochę tak jak z rasizmem. Także to niekoniecznie jest poprawne, ale bardzo dużo ludzi przez to, że źle na to patrzą, uważają to za dobre. Nie wiem, moim zdaniem każdy ma prawo do swojego zdania, ale nie widzę powodu, żeby się kogoś czepiać za jego poglądy.